powiedział: każdy kraj, który ujarzmia inne narody, musi upaść. To nic nowego, to stare, obowiązujące wieczne prawo historii, prawo rozwoju. Czy sądzicie, że wasze imperium nie upadnie tylko i wyłącznie dlatego, że ujarzmienie innych narodów nazwaliście wyzwalaniem? Że kłamstwo nazywacie prawdą? Że niewolę nazywacie wolnością? Że totalną tyranię nieodpowiedzialnej kliki rządzącej demokracją? Że zastąpienie wyzysku człowieka przez człowieka totalnym wyzyskiem przez jedynego molocha kapitalistę, państwo, nazwaliście socjalizmem? Że waszą walkę o panowanie nad światem nazwaliście walką o pokój? Pytam, dlaczego jesteście pewni, że właśnie wam tylko i jedynie wam w ciągu całych dziejów ludzkości uda się zbudować i utrzymać imperium oparte na przemocy, krzywdzie i niesprawiedliwości? Jaki kraj, jakie państwo mające możliwość prawdziwego wyboru wybrało ustrój wzorowany na waszym? Żaden kraj, żadne państwo. Albowiem ustrój wasz, ustrój zaniesiony na bagnetach i zawieziony na czołgach Armii Czerwonej do innych krajów, ustrój narzucony im brutalną siłą i tą siłą utrzymywany nie jest ani dyktaturą proletariatu, ani komunizmem, ani socjalizmem, ani demokracją. Nie ma ceny, której nie warto by zapłacić, żeby taki ustrój nie zapanował nad światem. Ludzie, ludzie, opamiętajcie się, młodzieży, przyszłości narodu. Nie daj się mordować co 20 lat, żeby na świecie zapanowały lub nie zapanowały rozmaite izby. Nie daj się mordować, żeby taka czy inna grupa ludzi zdobyła władzę totalną. Ludzie, którzy nie zapomnieliście jeszcze najpiękniejszego słowa na ziemi, matka! Ludzie, w których może jeszcze tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się! Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie. Opamiętajcie się, jeszcze nie jest za późno. Nienawidziłam polityki, to jest ogólnie powiedziane, w tym okresie przed śmiercią ojca, dlatego że ojciec na siłę próbował mnie w nią wciągnąć. To była jeszcze następna klatka, której mogłam być zamknięta. Ja to tak odbierałam. Gdybym trochę się przyłożyła do tego i gdybym była trochę mądrzejsza w tym czasie, wszystko wyglądałoby inaczej. Ja bym dała się w to wciągnąć i łagodziłabym tą jego szorstkość, którą miał właśnie w swojej naturze. Tą jego taką bezwzględność w dążeniu do prawdy. Po prostu tylko to, co on powiedział. Realizować codziennie. Nienawiść zastąpić miłością, a jak jest nienawiść, powiedzieć, że to jest właśnie nienawiść, a nie miłość. A potem, gdy się zakończyła transmisja, zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego właśnie na tańcach, na tym pokazie, a nie w czasie Gomułki, ten człowiek się spalił. Bo gdy Gomułka miał przemówienie, jestem przekonany, że ten szum tego stadionu, to co się stało, musiałoby go również, tak jak i nas, wytrącić z równowagi. To była normalna ludzka reakcja. Przemówienie byłoby przerwane, cały świat by się dowiedział o tym. Wydarzenie z Siwcem miało takie znaczenie jak wypadek pociągu. Ja nigdy nie, on nie był wmontowany w moje samodzielne myślenie. Nie miała, dla mnie nie. Nie potrafię tego wytłumaczyć.
po prostu, no może dlatego, że samobójstwo dla Polaka to jest coś obcego dla naszej kultury, nie wiem. Ten protest, tak tragicznie zakończony, dla mnie był protestem nieskutecznym. On się rozpłynął w tych tańcach ludu polskiego, w tych kolorowych wstążkach, o których myśmy opowiadali. Pomyślałam sobie, że chyba lepiej dla niego, żeby umarł. Że wszystko to, co go może w życiu spotkać, to lepsza chyba śmierć jest. I teraz po latach zastanawiam się, skąd ja to wiedziałam, bo przecież nie wiedziałam zupełnie o eksterminacjach, o Katyniu, o tym, co ten system wyrabiał z ludźmi. O wszystkim tym dowiedziałam się później, a jednak w podświadomości, mimo że nigdy o tym nie słyszałam, wiedziałam, że za coś takiego musi być kara. I chyba myślę, że to też jest jedna z przyczyn, dla których ta śmierć była taka daremna. To nasze pogodzenie się ze straszną stroną z tego systemu, podświadome pogodzenie. Powiedział mąż, że jest najpierw Bóg, ojczyzna i rodzina. Myślał takimi kategoriami. Ojciec był bardzo prawym człowiekiem. Takim prawym, że czasem trudno to było znieść. Gdyby historia się wróciła i znając mojego ojca, podejrzewam, że zrobiłby tak drugi raz. Thank you.